Tutaj w gminie Niedźwiada, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim wydobywa się bursztyn. Może to dla niektórych wydawać się trochę zaskakujące, ale tak właśnie jest. Rocznie można wydobywać tutaj kilkanaście, co najmniej kilkanaście ton bursztynu i niektóre okazy są naprawdę bardzo piękne, bardzo wyjątkowe. Ale prócz tego wydobywa się tutaj również glaukonit, czyli jeden z minerałów, który może mieć bardzo szerokie zastosowanie także w przemyśle nawozowym, czyli wielka pomoc w zwiększeniu plonów w rolnictwie. Ale generalnie, szanowni państwo, inwestycje takie jak ta tutaj, wspierane również ze wszech miar w procesie wsparcia samorządów, powiatu, gmin, mają służyć temu, aby przyciągnąć nowe miejsca pracy. Tutaj kilka razy pani starosta Lubartowska powiedziała mi o tym, że droga S19 Via Carpatia tworzy nowe perspektywy. Trzeba wokół tej drogi tworzyć nowe strefy ekonomiczne, strefy rozwoju technologicznego i to jest właśnie nasza polityka. Innowacje to jest dziecko kapitału i wiedzy. I kapitału coraz więcej jest w Polsce. Polski Ład tworzy ten nowy kapitał. Polski Ład przyciąga kapitał z zewnątrz. Polski Ład poprzez uszczelniony system podatkowy angażuje wielkie środki budżetowe właśnie na innowacje. Wiedzy u nas nie brakuje. Mamy znakomitych naukowców, techników, inżynierów, specjalistów od zarządzania projektami, takich jacy są tutaj właśnie potrzebni w Stellarium w powiecie lubartowskim. Ale organizacja całego procesu, czyli wiedza plus kapitał plus organizacja w taki sposób skonstruowana, aby tworzyć nowe innowacje, to jeden z głównych paradygmatów Polskiego Ładu. Dlaczego? Otóż dlatego, że Polska doszła już do pewnego pułapu, doszła już do pewnego poziomu rozwoju gospodarczego, powyżej którego musimy dokonać skoku technicznego, skoku technologicznego. Polski Ład wspiera wszystkie elementy budowy tego skoku przez robotyzację, automatyzację. IP Box to dla wszystkich firm bardzo znajomo brzmiące hasła. I dzięki temu będziemy potrzebowali wykształconych, coraz lepiej zarabiających pracowników, pracujących chociażby tak jak tutaj na ciężkim sprzęcie, pracujących przy analizie bursztynu, analizie glaukonitu, a więc takich pracowników, których bardzo potrzebuje Polska powiatowa. Cały rozwój nasz ma służyć miastom, miejscowościom, właśnie również takim jak ta tutaj Niedźwiada, gmina Niedźwiada w powiecie lubartowskim. I nasz Polski Ład, jako jednocześnie też kontynuacja planu odpowiedzialnego rozwoju, którego sercem była ponowne uprzemysłowienie Polski. Pamiętacie państwo to hasło? Przemysł już nie jest do niczego potrzebny. Teraz tylko usługi. No otóż nie. Przemysł jest bardzo potrzebny, bo przemysł to mnóstwo nowych, bardzo dobrych miejsc pracy. I dlatego wspieramy inwestycje przemysłowe. Dlatego tarcze finansowe ochroniły inwestycje przemysłowe. Dlatego przemysł plus polskie politechniki, polskie uniwersytety równa się innowacyjność polskiej gospodarki i wyższe wynagrodzenia Polaków. To jest Polski Ład, to jest kierunek naszego rozwoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa firmy Stellarium, pana Henryka Ciesmaka. Z wdzięcznością witam pana premiera w pierwszej w Polsce i Unii Europejskiej kopalni glaukonitu i bursztynu. To zadziało się historycznie. Te dwa niesamowite minerały czekały około 50 milionów lat na przemysłowe wydobycie i ku służbie człowiekowi. My je teraz mamy już w ręku, możemy je dotykać. Bursztyn. Niesamowity, bo inaczej przechowywany w ziemi niż nad morzem. Nie w piasku, ale w glince takiej zielonej, glince glaukonitowej. Ma swój urok. Już przez rok eksploatacji jubilerzy nasi polscy go polubili, sprzedajemy go na pniu. Przed nami glaukonit. Bardzo nietypowy, niesamowity minerał. Jak przyjechałem tutaj, to myślałem, co to w ogóle jest. No jest.
Jego wyjątkowość już w samej zawartości jest niesamowita, bo krzemień, wapń, potas, magnez, żelazo, około 60 pierwiastków może zawierać i nawet do 30 takich minerałów. Kolejna wyjątkowość, że to się rozkłada w ziemi bardzo powoli, czyli rośliny nie są, ich korzenie nie są narażone na typowe porażenie, jak przy nawozach sztucznych. Glaukon jest całkowicie bezpieczny w używaniu. Także taką ciekawostką jest to, że on trzyma wilgoć. Robiliśmy tu badania, plony nam zwiększyły się o 40%. Na te okresy suszy, które przed nami, jest to bardzo fajny minerał, który trzyma tą wodę dla roślin. Zresztą cud natury. Cała paleta żywności dla rośliny w jednym. Także jeszcze trzeba zaznaczyć tą wyjątkowość w tym, że ma właściwości absorpcyjne, wchłaniające toksyczne, różne toksyny, czyli wiąże ciężkie minerały. Może być tym produktem, który odkaża ziemię rolnikom, który też filtruje wodę, może być do oczyszczalni ścieków używany. No, dużo by tu wymieniać. Mamy ten piękny minerał. Mamy go tutaj na ziemi lubelskiej, naszej polskiej ziemi, ale są też zagrożenia. Zagrożenia to konkurencja od strony Rosji, tam w Czelabińsku mają gotowe produkty. Mają nawóz glaukonitowy, mają nawóz do rekultywacji gleby, mają dodatki do pasz, mają różne takie komponenty, można zobaczyć na stronie internetowej. My, dlaczego jeszcze ich rynek, ich produkty nie zalały rynku polskiego? No, mają embargo. I tu jesteśmy, jeszcze mamy chwilę czasu, żeby wyprzedzić tą konkurencję. Tu chciałem skierować słowa prośby do pana premiera. Potrzebna jest współpraca rządu i przedsiębiorców tego młodego Zagłębia, bo dodam, że glaukonitu u nas w naszej koncesji jest 1 200 000, a już jest wydane 4 koncesje. Także tu będzie zagłębie glaukonitowe. I teraz tą młodą inicjatywę trzeba wspomóc. Trzeba, panie premierze, pomyśleć o dotacjach dla rolników, bo my nawóz wyprodukujemy, ale rolnicy muszą mieć dotacje, żeby się to kręciło, żeby można było mówić o rozwoju tego regionu. Jeszcze nawiążę do koloru, bo zwany glaukonit Grinzan, zielony piasek, ta nazwa glaukonit to z greckiego. Ten zielony to jest kolor nadziei, to jest nadzieja na rozwój tego regionu, to jest też nadzieja na kolor zielony jak uzdrowienie, rytm życia, być może tych używania trochę natury, trochę skażonego przez człowieka, może jest to ten kierunek, żeby to naprawić. I tak na zakończenie też chciałem, żebyśmy byli tutaj dumni, że jak powstanie Via Adriatyka, żeby postawić tutaj znak z kierunkiem, wyjątkowe zagłębie glaukonitowo-bursztynowe na Lubelszczyźnie, kąpiele w błotku glaukonitowym, które ma właściwości lecznicze, kąpiele w jeziorkach z pływającym bursztynem, jakieś cechy jubilerskie, które bazują na lokalnym bursztynie, bursztynnicy, gemmolodzy. To będzie tutaj taką dumą dla nas i dziękuję bardzo za to, że mogłem wyrazić to do pana premiera.